Cieszę się, kochani, że jestem tutaj z wami. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze słowo, aby Bóg był uwielbiony. Dzieje apostolskie. I już za chwilkę będzie czas też i na doświadczenia. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, otwórzmy. 8 rozdział, 31, od 31 wersetu po 35. A on odpowiedział: jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment pisma, jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu. A któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał eunuch Filipa: proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. Tak pokrótce tylko, z tego fragmentu bardzo mocno wynika jedna rzecz, że Bóg się chce posłużyć człowiekiem. Oprócz tego, że nasza wiara ma być oparta na słowie i na naszej relacji indywidualnej z Bogiem, nie odwrotnie, natomiast to jest tak, indywidualna jest oparta na Bogu, natomiast zbiorowa jest dopełnieniem zawsze. Jeżeli pomylimy kierunki i będziemy uważać, że zbiorowa może być dopełnieniem indywidualnej, no to jesteśmy w problemie. Nasza podstawa naszej duchowości to jest nasz indywidualny kontakt z Chrystusem. To jest podstawa. To jest podstawa podstaw. To jest ta więź. Natomiast dopełnienie jest wśród nas, czyli w społeczności. I Bóg się posługuje ludźmi i chce się posługiwać. I tutaj akurat był w przypadku Filipem, prawda? Filipem, gdzie nawet go cudownie zaniósł tam, bo jak wiemy z Pisma Świętego, przeniósł go cudownie w duchu. Nie wiem, co się stało, no ale to się stało. I kiedy siadł przy tym eunuchu, mógł mu powiedzieć o kim? O Jezusie. Wiecie, ta zasada, to nie tylko chodzi o to, że on akurat studiował ten fragment, bo ktoś to może tak wyciągnąć, że okej, no to tu jest ten fragment z Izajasza, prawda, czy tam skąd, no to on mu akurat to wytłumaczył o Jezusie. Nie, ale słuchajcie, on, tak jak tu jest napisane, wtedy Filip otworzył swe usta i zaczął od tego fragmentu pisma głosił mu Jezusa. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek mówimy, otwieramy Słowo Boże, czy mówimy, zawsze mamy nakierowywać na Chrystusa. To jest podstawa postaw. Jeżeli nie ma chrystocentryzmu, dlatego że Pismo Święte wyraźnie mówi w Janie, że oni studiowali pisma, prawda, Żydzi, ale te pisma o kim mówiły? No o Jezusie. Wszystko było mówione o Jezusie, skupione na Chrystusie. Dlatego jeżeli nie ma Chrystusa w tym, nie ma to sensu. Jeżeli powiemy komuś o szabacie, nie powiedząc o więzi z Chrystusem, jakie znaczenie ma szabat, na przykład, ja to biorę jako przykład, to sam szabat będzie na zasadzie aha, czyli sam jakiś dzień mam zachować, wykonać, potwajkować i będzie fajnie. No nie, nie będzie fajnie. Bo jak tam nie ma Chrystusa, to nie będzie fajnie. No bo Chrystus jest Zbawicielem, a nie człowiek. Człowiek sam nie jest w stanie wykonać, nie jest w stanie dekalogu, nie jest w stanie, choć czasami się tam wydaje, że może i to jest możliwe. Nie, nie, nie jest możliwe zupełnie. Więc w tym momencie, bo dekalog to jest tylko odzwierciedlenie charakteru Boga, więc pamiętajmy o tym. Bóg chce nam zmienić charakter i chce nas użyć jako narzędzia, ale żeby mówić o Jezusie innym, naprawdę i obojętnie z jakiego fragmentu, słuchajcie, wychodząc, nawet chodzi o dziesięcinę, choćby. Nawet czy mieliście kogoś, komu mogliście tłumaczyć? Wiecie, wyraz dziesięciny, ja tylko powiem tak w skrócie, bo nie chcę tu mini kazania mówić, to powiem wam, że dziesięcina też jest oparta o więź z Chrystusem. A wiecie dlaczego? O zaufaniu. Dziesięcina, dary. Złożycie i dary, i dziesięcinę, nie ma problemu, jak będziecie mieć zaufanie Bogu. Jak nie będziecie mieć zaufania Bogu, będziecie obkradać, 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 bo się będziecie bać, że nie starczy, bo Bóg może nie wysłucha, bo Bóg może ma za krótką rękę, za tępe ucho, żeby wysłuchał i generalnie zaczynamy obkradać Boga. Natomiast, ale to tylko przykład jest taki, natomiast wszystko jest oparte na więzi z Chrystusem, wszystko, dosłownie, czy finanse, czy nie finanse, cokolwiek z Pisma Świętego weźmiemy i powiem wam, że tak doświadczenie,
że teraz mam osobę, która przygotowuje do takiego Jacka i kiedy studiujemy Słowo Boże, wszystko od jakiegoś czasu, od mojego doświadczenia mocnego w Londynie, kiedy przyjechałem do Polski, zaczynam mówić, właśnie przygotowuję na więzi. To jest wszystko oparte na Chrystusie. Nie ma zasady biblijnej, nie ma cokolwiek z Biblii, które by wypływało, gdzie by nie było miało być Chrystusa, gdzie by to było przedstawione bez więzi z Jezusem. Ja mu mówię o mojej więzi z Jezusem, że on ma mieć taką więź z Jezusem. Wiecie, to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy kogokolwiek i my mu tłumaczymy, nigdy nie tłumaczmy suchych zasad bez Chrystusa. Wtedy to jest bez sensu. Dlatego, że my wtedy przyzwyczajamy ludzi, że oni sami mają swoimi siłami coś robić. A przepraszam, a co mogą zrobić? Przecież jest napisane, że jeżeli chodzi o kwestię zbawienia, to nie możemy ani pomyśleć. Bóg daje chcenie i wykonanie, daje myśli, nawet pragnienie Boga też Bóg daje. Wszystko. Więc co my możemy zrobić oprócz decyzji? Nic. Jeżeli chodzi, mówię, o dobre rzeczy, o zbawienie, bo co do złego, to my możemy wiele zrobić, ja wiem, z naszych zepsutych serc. Dlatego zobaczcie, o tym jest tutaj ten fragment i kiedy przygotowuję ludzi, a teraz mam, powiem wam, że ostatnio miałem, wczoraj nawet, zrobiła mi się rozmowa z osobą, którą przez kogoś tam znałem, ale nie osobiście i na internecie, przez Facebooka zaprosiłem ją do znajomych, ona się odezwała. Ania taka, chwilę zaczęliśmy rozmawiać i wiecie, bardzo ciekawa rozmowa wynikła o Bogu i ja jej wspomniałem, ona chodzi do kościoła zielonoświątkowego już 10 lat i zaczęliśmy rozmawiać i wiecie co? I ja jej powiedziałem, że zależy mi na jej zdrowiu, zależy mi na jej pełni z Bogiem i ona powiedziała, że ona jeszcze nie słyszała takich słów. Ona jeszcze nie słyszała takich słów. Ciekawe. No, ale taka jest rzeczywistość. Jeżeli Bóg daje człowiekowi miłość do ludzi, to będzie się to objawiać. Człowiek naprawdę będzie chciał wyjść ze strefy swojej komfortu, będzie chciał inny pomóc, to co mówiliśmy tu szerzej, i wtedy nie będzie problem się poświęcić. Ale to nie będzie problemu. Problem jest poświęcenia, kiedy serce po prostu, no niestety, nie jest poddane Bogu, no to wtedy jest ten problem, bo ono bierze górę, prawda? Nasze cielesne serce, nasze zepsute serce i wtedy nam się nie chce, gdzie tam strefa komfortu, jakieś inne rzeczy. A pamiętajmy, im my pomożemy, to nam będzie to zwrócone. Im więcej dobra zaniesiemy, ale ja mówię dobra serca, czyli tego, co Bóg nam daje, bo my sami z siebie nie mamy żadnego dobra, to wtedy zwróci nam się to. Powiem wam, zwróci nam się to w dwunastu. Powiem wam taką historię moją, teraz mi tak przyszło na myśl, żeby opowiedzieć wam, opodzielić się, żeby na chwałę Bożą. Powiem wam, że mam mamę, która jest chora na Alzheimera, jest w stadium generalnie końcowym, czyli nie ma kontaktu z nią. Jest tam w takim ośrodku, bo ja mieszkam gdzie indziej teraz zupełnie. O, i powiem wam, że kiedyś w pewnym momencie Bóg nam i powiedział: idź i mów jej Ewangelię. Słuchajcie, a ona była już bez kontaktu z nią. Ale Bóg powiedział: idź i mów jej Ewangelię. Słuchajcie, to co się stało, to było tak niesamowite. Ja dziękuję Bogu. Słuchajcie, Bóg przywrócił, bo było wcześniej troszeczkę tak, że rzeczywiście ona już była już taka sytuacja, ale to było w takim małym zakresie. A teraz to w takim dużym, jeżeli chodzi o przywrócenie człowiekowi rozumu na ten moment. Kiedy przyszliśmy tam, doznałem takiej niesamowitej miłości. Słuchajcie, to nie była staruszka, która leżała półsparaliżowana, która niedawno jeszcze była dodatkowo, więc nie mogła mówić, zgrzytała zębami. Ale piękna kobieta. Ja widziałem piękną kobietę. Bóg mi dał taką miłość, że słuchajcie, zacząłem całować ją, zacząłem jej mówić, że Bóg ją kocha, że ja ją kocham. No bo dzięki Bogu to wszystko się dzieje. I mówię, że i zacząłem je czytać słowo. Słuchajcie, nie zachowuje się tak osoba chora na Alzheimera, w której nie ma kontaktu. Ona patrzy tempo. A moja mama obróciła się i tak zaczęła na mnie patrzeć. Wiecie? Bardzo wyraźnym wzrokiem. To był wzrok bardzo mocny. To nie był wzrok przytępiony. I zaczęła mnie tutaj tak dotykać. Jolę zaczęła głaskać po ręce. Słuchajcie. I widać było, że Bóg nie wstrząsa. Zaczęła nogami ruszać. Zaczęła, chciała mówić. I mówiła, tylko że zgrzytała. Bo tak jak mówiłem, była półsparaliżowana, więc nie mogła mówić. Ale raz tylko usłyszałem, trzy słowa się wydarły. Tak, tak, tak.
tylko raz, to było zrozumiałe. Generalnie później było zgrzytanie zębami, ale widać było, że bardzo chciała mówić. Wiecie, czytałem jej, Bóg mi pokazał fragmenty z Pisma Świętego i Bóg dał tak, że w tej sali nikt nie przeszkadzał, mimo że drzwi były otwarte na korytarz i tam ci ludzie chodzili czy coś, ale tu w sali była jedna kobieta, tylko tak cicho tam spała, czy nie wiem, leżała obok, bo takie dwie sale złączone były. I powiem wam, że Bóg dał ten moment, że około godziny czasu ja mogłem jej mówić Ewangelię. Ja mogłem jej czytać Ewangelię. Mimo kobiecie, a normalnie bym mógł powiedzieć, Boże, no jak to? No jak ja pójdę do mojej mamy, która jest już nieprzytomna, prawda, i z nią nie ma kontaktu, ja jej będę mówił Ewangelię? Ale to Bóg wie. Jeżeli mówi idź, znaczy masz iść. I słuchajcie, ja czułem atmosferę nieba tam. Tam był pełno aniołów. Wiecie, ona dwa, kilka razy rękami ruszała, tak jakby dotykała, chciała kogoś dotknąć, albo jakby dotykała. I Jola, moja żona, mi się pyta, a co mama tak robi? A ja mówię, wiesz, moja mama może widzieć więcej, niż my widzimy w tej chwili. Ona może widzieć więcej. Nie wiem, kogo ona widziała, aniołów, Jezusa, nie wiem. Ale dosłownie to wyglądało tak, że ona świadomie jakby dotykała, jakby po prostu ta atmosfera nieba. I powiem wam, że kiedy to się zakończyło, kiedy mogłem to wszystko zrobić, Bóg to sprawił, kiedy wyszedłem, to byłem tak zbudowany, tak dziękowałem Bogu. A ostatni raz, jak ją odwiedziliśmy już przed wyjazdem z moich rejonów, niestety już stan był normalny, czyli tępy. I do dzisiaj jest taki, bo co jakiś czas dzwonię do siostry, pytam się, jak tam mama, generalnie bez zmian. Słuchajcie, Bóg jest tak niesamowity. Musimy mieć taką więź z Nim, żeby słyszeć Jego głos. Jeżeli On powie idź i zrób, to nie, nasz rozum się włączy i wtedy powiem nie, to niemożliwe, bo przecież to jest to. A to nieważne, co jest. Ważne, że Bóg mówi idź, a Bóg już się zaopiekuje, bo jest Bogiem. A Bóg jest Bogiem, Bóg jest wszechmogący, Bóg wszystko może. No i otworzył umysł mojej mamie na ten czas, otworzył jej umysł, żeby usłyszała Ewangelię. Pamiętajmy, nie wiem ile jeszcze będzie żyła, nie wiem, niech żyje jeszcze jak najdłużej, ale powiem wam, że po prostu wiem jedno, że dla mnie najważniejsze, że mogła usłyszeć Ewangelię. Mogła usłyszeć. Nie wiem, co będzie dalej, ja to zostawiam Bogu wszystko, niech Mu będzie chwała. Czy ktoś, kochani, ma jakieś doświadczenia? Czy ktoś by się chciał podzielić? Pamiętajcie, moje doświadczenie z Chrystusem, jakie przechodzę, jest rękomią mojej więzi z Nim. Jeżeli nie mamy doświadczeń z Jezusem, to padnijmy na kolana i módlmy się o to, żebyśmy je mieli. Bo jeżeli nie mamy, to znaczy, że co? Co to może oznaczać? Że nie mamy więzi. A jak nie mamy więzi, to co? Jacy jesteśmy? Martwi duchowo. No bo jak nie ma więzi, bo Bóg daje sferę duchową, daje życie, prawda? Bóg daje życie. To jesteśmy martwi duchowo. Kochani, nie dajmy się ogramić. Jeżeli nie mamy doświadczeń, prośmy Boga, padnijmy na kolana, żebyśmy się zbliżyli, żeby Bóg nam dał te doświadczenia, żebyśmy mieli dużo doświadczeń, żeby, słuchajcie, mógł być las rąk tutaj i po prostu, aż by nie było kiedy nawet. Powiem wam, że tak na marginesie raz przeczytałem o początkach naszego kościoła. Wiecie, kiedyś było spotkanie. I wiecie, ile było? 117 świadectw w ciągu niecałej godziny powiedziane. Wyobrażacie to sobie? 117 świadectw na chwałę Boga. A to myślicie, że to dużo? Nie, to jest normalna rzecz. Jeżeli się chodzi z Bogiem, to te doświadczenia następują cały czas i cały czas człowiek w nich jest. I przychodzi jedno, drugie, a to zależy, co Bóg da na myśl, żeby przypomnieć. Akurat mi przyszło na myśl teraz powiedzieć o mamie, ale tych doświadczeń ja cały czas przeżywam. Cały czas. Wiecie, bo to jest cały czas zmiana. Dlatego, kochani, nimy, abyśmy Bóg nas mógł wykorzystać, abyśmy mieli prawdziwą więź z Chrystusem, a to będzie powodować moc i zmianę w naszym życiu. Amen.